Cały projekt był tworzony z zamysłem właśnie powiązania programu muzycznego z realizacją wizualną. Przy czym założenie, które tutaj miałem, było takie, żeby to połączenie odbywało się nie na zasadzie prostej ilustracji czy oddania takich prostych wrażeń związanych z muzyką, a raczej żeby spróbować nadążyć za, czy też odtworzyć w postaci wizualnej to, co w muzyce dzieje się pod względem struktury tych utworów, które są prezentowane. To są dość współczesne, wymagające utwory, które właśnie mają wiele interesujących rozwiązań strukturalnych i ta koncepcja polega na tym, żeby je właśnie, te rozwiązania, spróbować odtworzyć w obrazie. No, dużym wyzwaniem technologicznym było z jednej strony foyer, gdzie projektory służą do wykonania projekcji na dużej bryle, która jest zaokrąglona zarówno w poprzek, jak i wzdłuż. Drugim wyzwaniem było rzucenie obrazu z 40 metrów przez całą długość widowni NOSP. Dzięki wymiennej optyce udało się to bardzo dobrze. Kompaktowe rozmiary projektorów Canon zdecydowanie ułatwiły montaż, dawały bardzo mocne światło, bardzo czysty obraz, zatem zdecydowanie kompaktowy rozmiar jest plusem. Głównymi cechami projektorów Canon wykorzystanych w dzisiejszym evencie to przede wszystkim światło białe i barwne o tej samej wartości, redukcja rozmycia obrazu, jak również brak efektu siatki.